Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Kontynuujemy temat poświęcony kościom i chciałem w tym odcinku pokazać, w jaki sposób możemy zmusić kości do współpracy z meszami. Są na to różne sposoby i możemy dzięki temu uzyskać różne ciekawe efekty. A więc zaczynamy. Aby pokazać to w jakiś możliwie prosty sposób, spróbujmy na początku zastanowić się, jak można określić związki pomiędzy obiektami w ogóle. Załóżmy, że chcemy zbudować strukturę z takich kostek. No więc niech tych kostek będzie kilka. Mogę je sobie tutaj pokopiować i ustawić w taki sposób. Mam teraz takie cztery kostki. One oczywiście są ustawione jedna obok drugiej, także stykają się elegancko bokami. No i dobrze, niech sobie tak to wszystko wygląda. Jeżeli teraz zaparentuję tą pierwszą kostkę do drugiej przez Ctrl P i Object, a później tą drugą kostkę do kolejnej w łańcuchu przez Ctrl P i Object, a później jeszcze tę jedną do tej pierwszej, którą wstawiłem przez Ctrl P i Object, to teraz mam sytuację taką, że jeżeli pierwszą kostkę na przykład przekręcę, to ona się spokojnie kręci. Jeżeli przekręcę sobie tą drugą kość, znaczy kość, mówię tutaj o klocku, kostka w sensie powiedzmy sobie klocek. Jeżeli przekręcę sobie taki klocek, to przekręcenie tego klocka powoduje, że razem z nim przekręca się ten, który był do niego zaparentowany. W ten sposób działa parentowanie. O tym oczywiście wiemy. Jeżeli przekręcę teraz jeszcze jedną kość, to ona znowuż powoduje przekręcenie tej całej struktury, która jest powyżej i tutaj jeszcze tej całej struktury, która jest powyżej. Więc w ten sposób działa również system kości. To jest po prostu zwykłe, najzwyklejsze w świecie parentowanie. Pozwólcie, że może wezmę sobie teraz te kości, wszystkie zaznaczę, wybiorę sobie z tego menu Individual Origins, a następnie nacisnę S i później Shift Z. Dzięki temu będę mógł przeskalować wszystkie te kości, przypuszczam, w ten sposób, żeby one były troszeczkę podobne do słupków. Jak widać, to tutaj nie następuje, więc nacisnę teraz Alt-R i mam od razu wszystkie transformacje z tych kości usunięte. Weźmy to skalowanie szybko z trupem, one były w formie takich słupków. Jeżeli mam teraz taki kształt, to oczywiście dalej te wszystkie transformacje mogą działać, ale zobaczcie, że tutaj mi się coś krzywi. To jest ciekawa rzecz dosyć i zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Proszę zobaczyć, tutaj również jest takie skrzywienie niezbyt ładne. Coś się dzieje z tymi kośćmi nie tak, jak powinno. I to się bierze właśnie z tego, że te kości są do siebie zaparentowane. W związku z tym, gdybym chciał na przykład robić taki powiedzmy sobie obiekt, który składa się z takich słupków i on by się na przykład, dajmy na to, miał wyginać w jakiś sposób, coś miałoby się z tym dziać, to tutaj za bardzo by to nie chciało mi działać. Musiałbym usunąć coś takiego jak transformację skali z tych kostek. Zróbmy to w ten sposób, że nie będę usuwał skali, tylko ją zastosuję. Nacisnę Ctrl A, wezmę sobie Apply Scale. No i teraz widać, że to się już troszeczkę tutaj poprawiło, ale w ogóle to jest jakaś smutna porażka. Tak naprawdę chciałem mieć coś takiego, żeby te kostki były w formie takich słupków, tak jak to rysuję tutaj. I żeby na przykład w pierwszej klatce animacji one były tak ustawione, a w drugiej, żeby były po prostu przechylone tak sprytnie, na przykład w ten sposób. Niestety to tutaj jakoś nie wychodzi. Spróbujmy zatem podejść do tego inaczej. Może na początku zbudujmy te kostki w sposób prawidłowy, a później dopiero postarajmy się je do siebie zaparentować. Więc na początek dodam sobie jeszcze raz Cube. Teraz w trybie edycji przesunę go tak do góry, aby był w tym miejscu, gdzie jest płaszczyzna mojej siatki. Okay. I teraz mogę go w osi Z przez Z, a później Shift Z przeskalować do postaci takiego małego słupka. O, tak może wyglądać moja kostka. Jeżeli teraz wrócę do trybu obiektowego i zobaczę, jak wyglądają transformacje takiego obiektu, to zobaczę, że żadnych tutaj transformacji nie ma. To dlatego, że zmodyfikowałem po prostu siatkę mesha, a sam obiekt nie został nawet tknięty jakimikolwiek transformacjami. W związku z tym mogę teraz skopiować taką kostkę, postawić ją na górze tutaj i powtórzyć to jeszcze za dwa razy przez Shift R, dzięki czemu uzyskam cztery takie kostki. Teraz zrobię to parentowanie i spróbujemy zrobić sobie z tego animację czegoś podobnego do jakiegoś takiego systemu związanego z takim słupkowanym wężem czy wyginającymi się kostkami. Ok, mam już je zaparentowane. Więc ten pierwszy oczywiście spokojnie sobie może się wyginać tak jak chce, ale drugi będzie już ruszał również tym pierwszym klockiem. Dodajmy teraz do wszystkich tych klocków coś takiego jak klucz na położenie, rotację i skalę. Nacisnę teraz, będąc w zerowej klatce animacji, klawisz I i z tego menu wybiorę sobie Lots, Rot, Scale. Dzięki temu dodam klucz, który zapamięta mi położenie, rotację i skalę tych wszystkich kostek. Następnie w klatce 20 na przykład, ustawiając się na timelinerze w klatce 20,
mogę zacząć robić animację takich kostek. I teraz, jeżeli wezmę tą kostkę dolną, na przykład przekręcę trochę i później przekręcę również tę górną kostkę i również taką kostkę przekręcę i na samym końcu jeszcze tę, to mogę teraz znowuż zaznaczyć wszystkie te kostki i znowuż dodać klucz na Lot Scale. Dzięki temu Blender będzie wiedział, że są dwie klatki kluczowe, no i tak naprawdę te obiekty będą się w jakiś tam sposób ze sobą przesuwały. Okay? To jest jakaś prosta animacja, którą można w ten sposób zrobić. Tutaj jednak jest pewien problem. Problem bierze się stąd, że ja muszę pracować na osobnych obiektach. To jest jeden obiekt, to jest drugi obiekt, to jest trzeci obiekt i ogólnie rzecz biorąc zaznaczanie tego całego drzewa i kontrolowanie położeń tych wszystkich kości opiera się tylko na tym, że mam tutaj to parentowanie dodane. Natomiast sama taka zabawa jest niezbyt wygodna. Możemy zrobić coś podobnego z systemem kości. Takich kości, które nie będą deformować tych obiektów, ale będą po prostu pozwalać na ich przesuwanie. Zróbmy coś takiego. W takim razie, aby to zrobić, zostawię sobie te kości, czy tam kości, te kostki, te moje cuby, ustawione tak, jak były początkowo ustawione, a więc wezmę sobie może, usunę tą animację całą stąd za pomocą prawego kliknięcia i clear keyframes, tak samo tutaj clear keyframes i tutaj clear keyframes. I teraz te transformacje, które mam nałożone na obiekty, mogę usunąć przez Alt S, Alt R oraz Alt G. Dzięki czemu, no niestety, wszystkie kostki stanęły w tym samym miejscu, więc Alt G nie będę robił, niech one będą sobie poprzesuwane. I teraz odsunę je troszeczkę w bok, aby mi nie przeszkadzały i dodam tutaj system kości. System kości to będzie Armature i pierwsza kość, którą tutaj dodam, jest widać troszeczkę za mała, ponieważ moja kostka ma wysokość 2, to tą kość również troszeczkę rozciągnę, ale zrobię to w trybie edycji. A więc rozciągnę ją do takiego rozmiaru, a następnie z tej kości wyekstruduję za pomocą klawisza E następną kość i ustawię ją w siatce, a później jeszcze tylko Shift-R, Shift-R, aby tę operację powtórzyć dwa razy. Dzięki temu będę miał spójny system kości, które będą ze sobą połączone. Te kości należy wtedy użyć do animacji lub deformacji tych klocków, które tutaj mam. Aby takie coś można było zrobić, potrzebowałbym w jakiś sposób połączyć jeden obiekt z drugim. I to się robi znowuż za pomocą parentowania. I taki prosty sposób, w którym można to zrobić, to jest taki, że będę każdy z tych obiektów mógł zaparentować do osobnej kości, do pojedynczej kości. I tyle, czyli ten do tej, w taki sposób jeden do jeden po prostu. Więc spróbujmy takie coś zrobić. Na początku przesunę sobie te kości, znaczy nie kości, tylko te cuby, w miejsce, gdzie jest mój szkielet i pojawia się pierwszy problem. W tym miejscu nie widzę tego szkieletu teraz. Nie mogę tutaj kliknąć jakoś tak oględnie, żeby trafić w odpowiednią kość. Teraz z pomocą przychodzi nam tryb wyświetlania znowuż tego systemu kości. Zobaczcie, jak kliknę tutaj w tą główkę na samym szczycie, to zaznaczę swój system kości. Mimo tego, że on jest niewidoczny, to jest zaznaczony. W trybie siatki zresztą, wciskając Z, mogę od razu go zobaczyć. Mogę teraz na panelu dotyczącym Armature, tym głównym, w podpanelu Display zaznaczyć opcję taką jak X-Ray. To jest coś takiego jak promieniowanie X, czyli promieniowanie rentgena. I to pozwala mi widzieć poprzez przedmioty. Dzięki temu przez tego mesha widzę swój system kości. To trochę dziwnie wygląda, ale dobrze się z tym pracuje. Także najpierw rysowany jest system kości, później ten mesh jakby pod nim. OK, teraz jeżeli widzę kości, to mogę zaznaczać na przykład kostki oraz kości i dzięki temu mogę mieć dostęp do opcji parentowania każdego na każdy. Jednak aby zaparentować tę kostkę do tej, znaczy tego cuba, do całego szkieletu, widzę, że w trybie obiektowym to nie będzie miało sensu, ponieważ jak zaparentuję na przykład ten cube do szkieletu w tym miejscu, no to niestety będzie problem taki, że będę parentował do całego szkieletu, a tak naprawdę za chwilkę będę musiał zaparentować kolejną kość do szkieletu, później jeszcze kolejną do szkieletu i tak dalej. Nie będzie to miało znaczenia, znaczy nie będzie to miało dobrego działania, ponieważ to będzie parentowanie obiektu do obiektu. Także nawet jeżeli ten szkielet się będzie wyginał jakoś, to i tak ten parent pozostanie przywiązany do położenia tego tej armature i w tym momencie nie będzie to miało wpływu na animację. Widzę też tutaj, że niektóre kostki nie mają jeszcze skasowanej animacji. Tak jak pozaznaczam je, usunę ją tylko z tej dolnej kostki, więc tutaj również tę animację musiałem usunąć, więc zrobię szybko tutaj clear keyframes, może jeszcze raz tutaj, sorki za to zamieszanie. Nie chciałem mieć tych klatek kluczowych dodanych, ponieważ one będą mi później psuły efekt, który chcę osiągnąć. OK, więc teraz, aby móc parentować poszczególne obiekty niezależne do tego, co mamy w naszym drzewie kości,
Trzeba to drzewo kości przełączyć do trybu pozy. Wystarczy wcisnąć Ctrl+Tab i teraz mam każdą kość dostępną, ale jest to tryb nieblokujący i mogę także kliknąć w obiekty, które są na przykład pod tym zestawem kości. Zresztą w ogóle dowolny obiekt mogę sobie zaznaczyć, mogę później kliknąć w tryb kości, znaczy w kości i one będą dostępne. To nie jest blokujący tryb, tak jak tryb edycji jest blokujący, jak jestem w trybie edycji, nie mogę tu nic zaznaczyć, mogę pracować tylko wewnątrz tego obiektu jakby, to w trybie pozy mogę spokojnie zaznaczyć dowolny inny obiekt, nie ma problemu. I teraz robię tak. Na początku zaznaczam sobie kość, którą chciałbym, aby była parentem jakiegoś obiektu, czyli na przykład ta będzie parentem tego klocka, który jest obok niej. Następnie zaznaczam ten klocek i później z Shiftem zaznaczam tę kość, którą już wcześniej miałem zaznaczoną. Dzięki temu mam zaznaczone tylko dwa obiekty. Jest zaznaczony klocek oraz jako ostatni element ta kość w całej strukturze. Jeżeli teraz wcisnę Ctrl+P, to widzę, że jest dosyć sporo opcji w tym menu ustawienia parentu, ale na razie nie będę o nich mówił, tylko wybiorę sobie kość. Zaparentuję po prostu klocek do kości. Dzięki temu, jeżeli ta kość się będzie ruszała, to razem z tą kością będzie się poruszał również klocek. Teraz mam tylko kość zaznaczoną, klocek nie jest zaznaczony. Jeżeli poruszę, to widzę, że klocek za tą kością podąża. Tak samo trzeba zrobić również w pozostałych przypadkach. I teraz uwaga, jeżeli zaznaczę sobie spokojnie ten drugi klocek, a później z Shiftem zaznaczę kość, to ponieważ miałem zaznaczoną wcześniej już tą pierwszą kość tutaj, to będę miał teraz dwie kości zaznaczone. To jest niejasna sytuacja i sugerowałbym najpierw kliknąć po prostu prawym klawiszem w kość, tak aby tylko ona była zaznaczona i wtedy dopiero możemy zrobić Ctrl+P. I znowuż parentuję klocek do wybranej kości. Powtórzę to jeszcze raz. Zaznaczam na początku obiekt, następnie z Shiftem klikam w kość, którą chcę mieć zaparentowaną, okay. A później klikam jeszcze raz bez Shifta prawym klawiszem w tę kość, którą już raz wybrałem. Dzięki temu tylko ona jest zaznaczona w całym tym drzewie kości. Wtedy dopiero Ctrl+P i BOM. Ciach, ciach, w ten sposób. I teraz mam sytuację taką, że wszystkie te klocki są zaparentowane do kości tylko i wyłącznie. Widać też, że parentowanie do kości parentuje się tak naprawdę z tą linią określającą relację do czubka kości. Jeżeli teraz takie kości będę przekręcał, to razem z nimi będą zmuszone do poruszania się również te klocki. I to jest o tyle wygodne, że klocki są niezależnym obiektem. One sobie spokojnie stoją, nic nie wiedzą o żadnym ruchu. Okay? Widać, że tutaj na przykład na tej kości nie ma żadnej rotacji. Tutaj też nie ma żadnej rotacji, chociaż jest przekręcona i tak dalej. Natomiast całą animację, wszystkie zmiany położeń i akcje robię na kościach. A ponieważ kości są takim połączonym systemem, to dochodzi mi tutaj sporo różnych fajnych narzędzi, które mogę wykorzystać, aby ta animacja miała sens. No więc weźmy sobie teraz, ustawmy się w pierwszej klasce, zaznaczę te wszystkie kości, nacisnę klawisz I i teraz wybiorę sobie tak jak poprzednio LOTS ROD SCALE. Jeżeli takie coś zrobię, mam tutaj już zakluczowane, to w klatce na przykład 20 mogę przekręcić jedną z tych kości na przykład do takiej pozycji. Ok? I teraz mogę znowuż zaznaczyć wszystkie kości klawiszem A po prostu i znowuż I LOTS ROD SCALE. Potem klatka 30, mogę wziąć tę kość, na przykład przekręcić w taki sposób, ok, ale na przykład tę wtedy sobie przekręcę jeszcze w taki sposób i znowu już dam LOTS ROD SCALE po wciśnięciu I i dzięki temu stworzę coś na kształt prostej animacji tutaj, ok, tak by to mogło wyglądać. W 30 klatce mogę na przykład zgiąć taką kość jeszcze i znowuż I LOTS ROD SCALE, później w 40 mógłbym zgiąć cały ten łańcuch i zrobić na przykład kolejne dodanie klucza. Później 45 klatka, mogę to wyprostować w ten sposób. I znowuż LOTS ROD SCALE. I na samym końcu w 50 klatce na przykład mogę tę kość wyprostować. O tak. I znowuż LOTS ROD SCALE na wszystkich kościach. Jeżeli teraz popatrzę jak taka animacja wygląda, dostaję coś takiego. Ok? Jakoś tak w ten sposób ona działa. Oczywiście to jest zupełnie prosta rzecz, ale jest to sposób na połączenie mesza z kośćmi. Jeżeli teraz te kości odznaczę, żeby nie było widać X-ray, przełączę na przykład do tego trybu Stick, to widzę, że mam tutaj animację po prostu jakichś klocków, które mogę potem wyrenderować. Tak to może wyglądać, ok? Tak by to było możliwe do zrobienia. Teraz powstaje pytanie, co by było, gdybym chciał, żeby te klocki to nie były osobne obiekty, tylko żeby to był jeden taki pręt, żeby ten pręt się mógł zginać. To będzie troszeczkę inna sytuacja, więc to, co tutaj mam, odsunę trochę na bok, żeby sobie stało z boku, żeby nie przeszkadzało. I teraz dodamy sobie nowego cube'a i pokażę, jak można zrobić, żeby ten cube był jednym obiektem, a nie takim osobnym
złożonym z wielu podobiektów. Na początek może go przeskalujemy trochę, żeby był podobny. Zaznaczę także górną część i rozciągnę do góry, a następnie dodam rozcięcie za pomocą Ctrl-R. Tu będzie jedno, trzeba wstawić tutaj drugie, trzecie. I mam teraz bardzo podobną sytuację jak ta, która była na początku. Oczywiście widać to w trybie siatki. Gdybym chciał to pokazać jakoś w ten sposób, to zauważcie, że w trybie siatki ten obiekt wydaje się nadal zupełnie pozbawiony krawędzi w środku, a to dlatego, że w panelu display dla niego należałoby troszeczkę poprawić to, jak on jest wyświetlany. Mógłbym dać tutaj draw all edges i wtedy bym widział w trybie siatki wszystkie krawędzie. A więc jest to podobna sytuacja, tylko tutaj mam osobne klocki, a tutaj całość jest jednym obiektem i składa się z takich podziałów. Jak w tym przypadku kości mogłyby pomóc w edycji takiego obiektu, w jego animacji. No więc tutaj jest podstawowy problem taki, że gdybym chciał animować taki obiekt bez kości, to natykam się na pewien problem. Jak określić położenia tych wierzchołków i jak dodać do nich klucz? Jeżeli tutaj wcisnę klawisz I, to się nie dzieje nic dobrego. I tutaj to jest specjalny skrót, który może mi wstawić coś takiego jak operacja inset. To jest operacja edycyjna, ona nic tutaj nie robi związanego z dodawaniem kluczy. Więc klucza tak naprawdę dodaje się w zupełnie inny sposób na kształt. Może to cofnę. I gdybym chciał tutaj dodać coś takiego jak klucz, to miałbym dwa sposoby. Albo rzeczywiście robię to na systemie kości, albo na czymś, co nazywa się shape keys. Można dodać klucz na kształt, na położenia wszystkich wierzchołków naraz w jakimś tam, powiedzmy sobie, momencie. Ten panel znajduje się tutaj w Object Data i jest taka pusta lista shape keys. Mógłbym to zrobić, ale o tym nie chcę dzisiaj mówić. Mówimy na razie o podstawach systemu kości. W związku z tym tej animacji na razie nie będę omawiał. Shape keys, być może do nich wrócimy w przyszłości. Znaczy na pewno musimy wrócić, ale nie dziś. Tak czy inaczej, gdybym chciał, muszę tutaj dodać system kości i zrobić to na kościach. Więc robi się to tak. Dodaję pojedynczą kość. Tę kość w trybie edycji rozciągam tak, aby była troszeczkę wyższa. I oczywiście widzę, że jest niewidoczna, zasłonięta przez tego mojego cube'a rozciągniętego. A więc włączę tutaj X-Ray, aby było widać dobrze kość poprzez mesh. I teraz oczywiście tę kość jeszcze raz wyekstruduję do góry. Jeszcze raz wyekstruduję do góry. Albo wcisnę Shift-R po prostu, żeby było szybciej. Teraz mam cztery kości, które odpowiadają mojej strukturze tego mesha. Chciałbym, aby jedno było połączone do drugiego. Teraz trzeba wiedzieć, że jeżeli zaparentuję sobie mesh, czyli to, co teraz mam zaznaczone, te klocki, do systemu kości, to mogę wywołać coś takiego, że te kości dodadzą mi specjalny modyfikator do tego mesha. Ten modyfikator jest oczywiście dostępny również z tego menu modyfikatorów. Jeżeli spojrzymy dokładnie, co tu się dzieje, to zobaczę, że jest w grupie deformacyjnych modyfikatorów coś takiego jak Armature. Ten Armature mogę dodać ręcznie tutaj. No i wtedy trzeba tylko określić parametry czegoś takiego. Natomiast nie muszę tego w ogóle robić. Mogę usunąć stąd ten element. I teraz jeżeli spróbuję zaparentować mesha, czyli ten klocek, do mojej armatury przez Ctrl-P, to wtedy mogę wybrać sobie parentowanie takie jak Armature Deform. Jeżeli to zrobię, to będzie takie specjalne parentowanie. Bo oczywiście wiadomo, mogę zaparentować obiekt do obiektu, to nie jest nic szczególnego. Jeżeli wybiorę sobie to Armature Deform, to w tym momencie, w tym moim meszu, pojawia się tutaj ten modyfikator i on ma tutaj określony, który obiekt jest armaturą jakby. Ok, tak to wygląda. Tu jest wybrana armatura. Mam teraz dwie, dlatego to jest armatura 001. Pierwsza armatura siedzi tutaj w środku, ok, w tym. Więc teraz jest zaparentowane. No i co? W zasadzie niewiele z tego wynika. Jeżeli ruszę armaturą, jeżeli przełączę ją do trybu pozy nawet, spróbuję coś tu pokombinować, nic się nie dzieje. Jeszcze się te klocki nie chcą uginać. Natomiast aby takie coś działało, potrzebuję jeszcze jednej rzeczy, którą należy tutaj zrobić. Teraz należy określić, w jaki sposób te poszczególne kości wpływają na mesh. Czyli jaki jest między nimi związek. Ja na razie tylko powiedziałem, że ten mesh ma być deformowany za pomocą armatury, czyli za pomocą tego. Ale jeszcze nie wiadomo jak. I żeby to określić, muszę na tym meshu tutaj, dla poszczególnych wierzchołków gdzieś, dla niektórych przynajmniej, określić pewne grupy. I tutaj dochodzą grupy wierzchołków, o których znowuż troszeczkę niewiele mówiliśmy w kursie, więc teraz szybko wspomnę. Grupy wierzchołków były wspominane na przykład tam, gdzie mówiłem o modyfikatorach, możecie wrócić do tych tutoriali. Jest na przykład coś takiego w tutorialu o Wave, albo o czymś takim jak Simple Deform być może. Gdzieś tutaj o Displays na przykład też wspominałem o grupach wierzchołków, więc ten temat był poruszany wcześniej, ale i tak przypomnę. Grupy wierzchołków to są takie wierzchołki, które zostały dodane do grupy.
masło maślane. Możemy zrobić coś takiego. Zaznaczmy sobie na przykład te cztery wierzchołki, jeszcze te cztery i określmy, że te właśnie wierzchołki mają być modyfikowane przez tę kość, która jest tu na górze. Z tym, że teraz pytanie, zaraz, która to jest kość? Jeżeli rozwinę swoją armaturę, to może się okazać, że nie będę wiedział, która to jest kość, ponieważ tych kości tutaj mam, zobaczcie, tak troszkę dodanych i to jest taka struktura hierarchiczna, która to jest kość. Nie wiadomo. W związku z tym wyświetla sobie nazwy tych kości. Więc przeskoczę na chwilę do trybu obiektowego, kliknę w armaturę, wezmę sobie ten panel dla armatury i wyświetlę nazwy. Wszystkie kości, wszystkie nazwy tych kości mam teraz wyświetlone. I zaraz wrócę do swojego mesha, wejdę do trybu edycji i już widzę, że to jest bone 003. Więc dla tej kości, dla bone 003, muszę mieć grupę wierzchołków, która się będzie musiała nazywać tak samo. I wtedy Blender będzie wiedział, że aha, ta grupa wierzchołków ulega działaniu tej kości 003. Grupy wierzchołków dla mesha możemy zdefiniować w panelu Object Data, dokładnie tam, gdzie są shape keysy, ale tych akurat dzisiaj nie ruszamy. I tu są te vertex grupy. Więc rozciągnę sobie to pole, dodam grupę wierzchołków, tę grupę nazwę przez podwójne kliknięcie jako bone.003. Dokładnie tak samo ją nazwę, jak nazywa się ta kość. I żeby teraz ta kość wpływała na grupę o takiej nazwie, muszę te wierzchołki zaznaczone tutaj przypisać do tej grupy, bo na razie stworzyłem pustą grupę, nic w niej nie ma. Aby przypisać te zaznaczone wierzchołki do grupy, nacisnę guzik Assign. I wtedy one się do tej grupy dodadzą i dodadzą się do tej grupy z wagą równą 1. To jest dosyć ważne. Teraz, jeżeli wrócę do trybu obiektowego i kliknę w swoją armaturę, w tę kość, to mogę tą kością pokręcić i zobaczę, że hura, przesuwa mi się zestaw tych czterech wierzchołków, które miałem z tą kością skojarzyć. W ten sam sposób mogę zrobić również coś takiego dla drugiej kości. A więc zaznaczę tę drugą kość. No w sumie nieistotne, może nie być zaznaczona. Zaznaczę także mesha i teraz zaznaczę te cztery wierzchołki, które są tutaj. I te cztery, które są tutaj. Chciałem, aby te wierzchołki były poruszane przez kość, która się nazywa wdzięcznie bone 002. A więc robię kolejną grupę wierzchołków tutaj. Zmieniam jej nazwę na bone 002 i przypisuję te wierzchołki do grupy, te, które zaznaczyłem z wagą 1. Jeżeli je przypiszę z wagą 0, to oczywiście nic ciekawego się nie będzie działo. Zobaczcie, w tym momencie niestety nie ulega transformacji jakby ta część. No, musiałbym na przykład tą kość chwilowo jakoś unieaktywnić albo usunąć tą grupę 003, zobaczcie, jakby to mogło działać. Chodzi o to, że tutaj nie ma wierzchołków, które by ulegały działaniu tej kości, ale widać, że coś się przesuwa, ale to jest spowodowane przez tą górną kość. No więc jeżeli wezmę tą górną kość, usunę dla niej chwilowo na przykład tą grupę wierzchołków, którą tutaj mam, ten bon 003, ciach, do widzenia, to w tym momencie ta kość, która jest tutaj, niestety już nie deformuje w ogóle mojego mesza. Więc zróbmy to teraz tak, żeby deformowała. Te wierzchołki, które są tutaj, mają wagę 0, zostały przypisane do grupy. Jeżeli dam im wagę 1, przypiszę je przez assign i teraz wrócę do tej kości, to na teraz te wierzchołki za sobą ciągnie. Jak widzimy, ciągnie, ale cała reszta jest nieruchoma. Tak to właśnie działa. Kości wpływają na mesza za pomocą wagi zapisanej w wierzchołkach. Ta waga jest zapisana w wierzchołkach i może być przypisana do grupy. I wtedy dzięki temu taka kość wie, że ma dany element takiego mesza deformować. Zróbmy teraz szybko porządek z pozostałymi grupami. To będzie grupa o nazwie bone 001, a więc dodam ją tutaj. bone.001. Przypisuję te zaznaczone wierzchołki przez assign z wagą 1 do grupy. I tutaj będzie grupa o nazwie bone po prostu. A więc bone przypisuję przez assign i została nam jeszcze jedna grupa, ta na samej górze, więc te wierzchołki, które są w grupie, może zróbmy tak, dodam od razu tą grupę, to będzie bone.004. I teraz, no, jakie wierzchołki przepisać? Oczywiście te cztery, które są tutaj i cztery, które są pod nimi, a więc te 8 wierzchołków przypisuję przez assign, bam. No i dobra, i teraz mam przypisane, możemy sprawdzić, czy to działa. Jeżeli wejdę do trybu pozy dla armatury, to proszę bardzo, ops, nie działa. Coś musiałem popsuć, zaraz zobaczymy, więc sprawdźmy teraz, co się dzieje. A już widzę, to jest grupa o nazwie bone 003, a ja zrobiłem grupę o nazwie bone 004. No sorry, to nie będzie działać. Zmienię nazwę tej grupy na bone 003 i teraz, jeżeli wrócę
to proszę zobaczyć, od razu to działa z automatu. Więc nie jest to żadna magia, że kości przesuwają mi wierzchołki. Po prostu musi być taka sama nazwa grupy wierzchołków jak nazwa kości i cześć jest pozamiatane. W tym momencie już jakby kość wie, że ma dany element przesuwać. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie temu, jak to się odbywa. Taka kość, jeżeli ją będę przesuwał, ona oczywiście ciągnie za sobą te wszystkie wierzchołki, tak jakby one były zaparentowane. A to nie jest do końca tak. Można zrobić na przykład coś takiego, że dla tej kości w grupie Bond 003 wierzchołki, które są tutaj na górze, te cztery, będą doznawały słabszego oddziaływania kości. To się określa właśnie tą wagą, która tutaj jest. Jeżeli tę wagę ustawię na przykład na 0,5 i takie wierzchołki przypiszę do grupy, to oczywiście nadpisuję to, co było wcześniej, to teraz w tej grupie mam wierzchołki, które tu na dole mają wagę 1, te cztery tutaj stąd, o te, one mają wagę 1, tak była przypisana, a te, które są na górze, mają wagę 0,5, więc kość tylko w połowie jakby je ciągnie za sobą i to można zaobserwować. Jeżeli teraz na przykład mam tę kość i ją przekręcę, to ta kość się będzie przekręcać niestety w całości, ale to z kolei znowuż jest następna rzecz, to dlatego, że nie ma żadnej innej konkurencji dla tych wierzchołków. Te wierzchołki, które są tutaj na górze, one mają co prawda wagę tylko 0,5, ale nikt inny na nie nie działa. I teraz dochodzimy do miejsca, w którym istotne jest to, jak te kości oddziaływują na siebie nawzajem. To znaczy, ta kość górna wpływa na wszystkie wierzchołki, które są tutaj w tych miejscach. Tak samo ta kość, która jest tutaj, wpływa na wszystkie 8 wierzchołków, a więc te wierzchołki, które są w tym miejscu, tutaj, w tym rejonie, to są wierzchołki, które doznają działania i tej kości, i tej. I teraz wpływ tej kości dolnej na te wierzchołki wynosi 1 i tej kości górnej wynosi 1. Co oznacza, że te wierzchołki, które są tutaj, muszą podzielić się wpływami tych kości. Teraz, jeżeli ja deformuję na przykład wierzchołki za pomocą górnej kości, to widzę, że ten wierzchołek, który tutaj jest, musiałem go wyświetlić w jakiś sposób. Zaraz spróbuję to pokazać. Weźmy sobie wire, włączmy. No i teraz tak, może usunę też ten Jelly's Pencil, żeby już nie przeszkadzał. Wywalmy to. Jeżeli będę teraz przesuwał kość, to widać, że tutaj się zgina ta krawędź, ok? Ta krawędź pokazuje mi, gdzie są wierzchołki. I widać, że to zgięcie nie następuje tak samo dokładnie, jak zgięcie tej mojej kości. Ona jest troszeczkę wolniejsza jakby. Okay. Widać, że na przykład ten element kości przesuwa się do tego wierzchołka, więc to oddziaływanie nie jest takie identycznie silne w obu przypadkach. Mógłbym to pokazać, gdybym z tej kości usunął na przykład wpływ na tę grupę. Nie wiem, czy przypadkiem już tak nie skomplikowałem, że przestaje to być zrozumiałe, ale zobaczcie, jeżeli wywalę to z tego miejsca, to teraz mam pełną siłę działania górnej kości na wierzchołki. Widać, jak to ostro wyginami wierzchołki. Po prostu one są sztywne, czyli ta krawędź przywiązana jest teraz tylko i wyłącznie do tej górnej kości, natomiast do dolnej nie. Gdybym chciał, żeby była do dolnej przywiązana, musiałem te wagi tutaj ustawić, a więc wezmę sobie te wierzchołki, które są tutaj i te, i do tej kości Bond 002 je przypiszę, stworzę taką grupę. Okay. Jeżeli teraz przypiszę je z siłą 1, to teraz siła działania tej górnej kości na wierzchołki będzie się dzieliła z siłą działania tej kości na wierzchołki i w efekcie położenie tych wierzchołków będzie wypadkową pomiędzy dwoma oddziaływującymi na te wierzchołki kośćmi. Tak to może wyglądać. Myślę, że tutaj troszeczkę to skomplikowałem, ale chciałem wyjaśnić dokładnie, jaki jest mechanizm, skąd się bierze mechanika wpływania kości na wierzchołki. W praktyce to jest dużo prostsze. Możemy na przykład przywrócić całkowicie neutralny stan tego mesza, taki, który był na początku, poprzez usunięcie tych grup. Zobaczcie, usuwam te grupy, wywalam przez Alt-P parenta, poprzez Alt-P mogę wybrać opcję Clear Parent i nie ma tutaj żadnego związku między jednym a drugim. Teraz te kości sobie po prostu stoją, nic nie wiedzą o tym meszu. Więc teraz mogę zaparentować tego mesza do systemu kości znowuż. Weźmy sobie ten system kości w tryb obiektowy, przełączmy, więc tak, zaznaczam mesz, zaznaczam system kości. No i teraz, żeby nie mieć tyle roboty niepotrzebnej, mogę zaparentować w inny sposób. Zauważmy też, że tutaj mam jeszcze ten modyfikator. Nie, już nie mam, wywaliłem go. Dobra, bardzo dobrze. Jeżeli teraz zrobię takie parentowanie przez Ctrl-P i nie wybiorę tego Armature Deform, tylko wezmę sobie na przykład parentowanie z pustymi grupami, to wtedy w meszu powstaną od razu puste grupy wierzchołków. Proszę zobaczyć, wybrałem tę opcję. Mam tutaj Object Data i tu utworzyły mi się te grupy od razu. Blender je zrobił dla mnie na podstawie tych nazw, które były w kościach. Jeżeli jednak usunę taką opcję,
że nie będę tego miał. Proszę zobaczyć, już nie ma żadnych grup. Cofnąłem po prostu przez Ctrl Z. Mogę zaparentować to w ten sposób, że wezmę sobie parenta i wezmę sobie na przykład parentowanie z envelope weights, czyli zaparentuję te kości, znaczy mesza zaparentuje do tych kości, ale z wagami jakby pochodzącymi z kopert, z obwiedni. Jeżeli takie coś zrobię, to również powstaną mi w meszu grupy wierzchołków, a co więcej, będę mógł od razu te kości w jakiś sposób wyginać i ten mesz będzie za nimi podążał. Tak to wygląda, elegancka sprawa. I teraz te envelope weights widać w trybie edycji wtedy, kiedy przełączę sobie kości do trybu envelope. Jak widzę, teraz te envelopki tutaj, obwiednie tych kości są na tyle szerokie, że mój mesh się do nich jeszcze mieści. A więc ta kość na przykład wpływać będzie na te wszystkie 4 czy tam 8 wierzchołków. Ta górna kość będzie wpływać na te wierzchołki, które są w jej zasięgu i tak dalej. Dzięki temu Blender wiedział, jak ustawić wagi. I te wagi są teraz w tym meshu ładnie poustawiane. Proszę zobaczyć, tylko w ten mesh kliknę. One tutaj są, oczywiście nie mogę ich tutaj zobaczyć w żaden sposób, ale jeżeli się przełączę do trybu malowania wag, czyli do Weight Paint, mogę te wagi zobaczyć. I teraz jest to fajnie połączone ze sobą. Zobaczcie, widzę tutaj żółty kolor, ale jak zaznaczę inną kość, to widzę wagi odpowiedzialne dla tej innej kości. To nie jest tylko w tym trybie, ale mogę także przełączyć sobie ten system kości, który tu mam. Weźmy, przełączmy się z tym trybem kości do zwykłych oktahedronów. Jeżeli teraz przełączę swojego mesha w tryb malowania wag, czyli ten, nawiasem mówiąc, można to zrobić przez Ctrl-Tab po prostu, to jeżeli system kości znajduje się w trybie pozy, to automatycznie dana kość zaznacza mi również, czy też podświetla, czy wybiera mi po prostu odpowiednią grupę stąd. Zresztą tą grupę mogę sobie wybrać sam, klikając z nią i wtedy widzę po kolorze po prostu, jakie są wagi tych kości. Wagi ustawione na 1 mają kolor czerwony. Jeżeli wezmę taką kość na przykład w trybie edycji dla tych wierzchołków, ustawię sobie wagę 1 przez assign na wartość 1, to wtedy widzę, że to jest czerwień. Ok, ta kość bardzo silnie wpływa na mesza. Standardowo, jeżeli robię parentowanie do takiego mesza, znaczy mesza do takich kości, to te wagi niekoniecznie mają wartość 1. Ok, one mogą mieć troszeczkę mniejsze wartości, troszkę słabsze. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą warto byłoby wspomnieć lub też ogarnąć. Weźmy, może usuńmy tą armaturę z tego mesza, usunę także te wagi, dzięki czemu jakby niszczę jego związek z tym meszem, z tym systemem kości, usunę też parenta, to są osobne obiekty, wszystko cofnąłem jakby. Mogę zaparentować do systemu kości także w ten sposób, że wezmę sobie z automatycznymi wagami. To jest jeszcze inny sposób, troszeczkę lepszy być może, który działa ciekawiej. Jeżeli teraz się przełączę do trybu wag, to proszę zobaczyć, wagi tu na czubku są czerwone, bo nie było konkretnej kości, która te wagi mogłaby zdjąć, natomiast tutaj są zielone, dla tej zaznaczonej kości. Dolna zaznaczona kość ma tutaj wagi na górze zielone, tu na dole w tym meszu. I tak jest do samego końca, a dolna kość ma samym dole czerwone, dlatego że tam nie było znowuż konkurencji żadnej. No i oczywiście przy takim trybie parentowania znowuż powstały mi tutaj grupy kości, każda z jakąś wagą i w trybie malowania wag mogę te wagi oglądać. Tego typu parentowanie powoduje, że moje kości deformują mojego mesza. A więc on się deformuje, on się ugina na przykład, doznaje zgnieceń jakichś, zmiany kształtu i tak dalej, w odróżnieniu od tego, który jest tutaj. Oczywiście teraz musiałbym być w trybie obiektowym, włączę sobie tutaj X-ray. Zobaczcie, jeżeli tutaj na przykład robię coś takiego, to nie ma deformacji, ponieważ to było parentowanie mesza do pojedynczych kości. Natomiast tutaj mam deformację. Tak czy inaczej, te kości tutaj w obu przypadkach są kośćmi deformującymi. To są takie kości, które z domyślnych ustawień Blendera będą chciały dodać grupę wierzchołków do mesza podczas parentowania, będą chciały dodać wagi do tych wierzchołków i tak dalej, ponieważ domyślnie każda kość, którą dodaję, to jest kość tak zwana deformująca. Deformująca kość może być zmieniona na niedeformującą, na przykład w ten sposób, że kliknę sobie w panel kości i wyłączę tutaj taki checkbox jak deform. W tym momencie ta kość już nie będzie deformować mojego mesza. Możemy sprawdzić coś takiego, jak to będzie działało. Znaczy tylko, że odparentuje się od tego systemu. Widać, że mesz już nie doznaje działania kości. Mogę usunąć te wszystkie grupy stąd. Mogę również zresetować położenie przez Alt-R tego mojego drzewa kości. I teraz, jeżeli zrobię coś takiego, że w tym momencie ta dolna kość to nie będzie kość, która jest deformująca, czyli odhaczę ten checkbox, to mogę teraz zaparentować mesh do tego systemu kości i zobaczymy, co się stanie. Chcę Wam pokazać, co będzie wtedy w przypadku tej dolnej kości. A więc naciskam Ctrl-P, wybieram najlepszy taki automatyczny sposób parentowania z automatycznymi wagami i już mam zaparentowane. Jeżeli teraz się przełączę do trybu pozy,
To widać, że górna kość elegancko działa, ta środkowa górna działa, środkowa dolna działa, ale jak widać przesuwa mi też ten koniuszek. A ta kość tutaj, no niestety w tym przypadku działa, a to dlatego, że ciągnie te następne kości, które są nad nią. Tak naprawdę widać, że tutaj nie ma przyparentowanego tego mesza w dolnej części do kości, ponieważ te wierzchołki, które są w podstawie, te tutaj zostałyby wtedy w tym miejscu, o tu, tutaj by się działy i miałbym zwykłe ugięcia, tego ugięcia nie widać. Jednocześnie, jeżeli spojrzę dla tego mesza w grupy wierzchołków, to widzę, że są tylko trzy grupy kości. Ta czwarta kość nie stworzyła grupy, ponieważ ona nie była kością deformującą. W ten sposób, jeżeli mamy skomplikowany system kości, możemy określić, które kości tak naprawdę będą się miały, doparentowując tutaj, jakby dodawać jako grupy, okay? A które nie. W ten sposób to działa. Mam nadzieję, że no, jest to zrozumiałe. To jest dosyć trudny materiał, złożony. Na pewno nie dla osób zupełnie początkujących, ale przynajmniej wyjaśniłem tak naprawdę od serca te wszystkie podstawy, które tutaj są wewnątrz tych kości, które decydują o tym, jak one się dodają do tych obiektów, albo raczej jak parentuje się obiekt do systemu kości. Przypuszczam, że na ten temat zrobię jeszcze jakiś inny materiał, być może trochę prościej wyjaśniony, ale tym razem macie naprawdę pełną kontrolę nad tym, jak to wszystko się odbywa. Możemy także zrobić coś takiego, że no cóż, tak myślę, że moglibyśmy to zrobić jeszcze w formie takiego małego ludzika. Pokażę bardzo szybko, jak to można zrobić, usuwając te systemy. To już w ramach takiego bonusu bardziej te obiekty również usunę także światło. Jak już usuwać to wszystko. Dodajmy teraz szybko, bo to już robi bardzo długi tutorial, prosty obiekt taki jak plane. Zróbmy z tego plane'a ludzika. W tym momencie musielibyśmy zrobić coś takiego jak na przykład tryb edycji, kolaps wszystkich wierzchołków do środka, podniosę ten wierzchołek gdzieś dotąd. Ok, to jest pojedynczy wierzchołek i teraz wyciągnę z tego wierzchołka ekstrudem kilka krawędzi, tak by stworzyć zarys bardzo prostego ludzika. Takiego naprawdę, naprawdę prostego. Takiego, wiecie, kreskówkowego. Nawet nie bolka i lolka, tylko jakiegoś w ogóle słabo ogarniętego ziomka. Weźmy to w ten sposób. Powstała mi jakaś taka dziwna struktura, przypominająca troszeczkę jakąś runę albo starożytny znak hieroglificzny. I teraz zamieńmy to na mesha. Służy do tego celu taki fajny modyfikator jak skin. Skin dodaje grubość do czegoś takiego i dzięki temu mam już od razu tutaj ładnie zdefiniowaną siatkę. Nawiasem mówiąc, mogę kliknąć w taki wierzchołek, a później mogę wcisnąć Ctrl-A, aby pogrubiać lub pochudzać odpowiednio te wszystkie elementy. A więc jeżeli pracuję z taką siatką, to mogę tutaj zrobić jakąś głowę przez Ctrl-A, powiększoną. Okay? Mogę także wyciągnąć stąd szybko ekstrudem jeszcze jeden element. Także idzie całkiem fajnie zdefiniować sobie te wszystkie elementy, które są tutaj. No i taki ludzik, powiedzmy, od biedy mógłby jakoś tam działać. Myślę, że żeby to była sensownie zrobiona armatura, to jest trochę za mało geometrii tutaj, ale tak czy inaczej nacisnę teraz Apply i mam elegancko, zobaczcie, zrobioną siatkę. No mniej lub bardziej elegancko, tutaj są jakieś takie dziwne płaszczyzny, z którymi musimy jakoś żyć. Niech to zostanie w ten sposób, tu jakieś dziwne trójkąty również są, masakra ogólnie. Dobra, ale nawet weźmy to, niech to będzie prosty taki obiekt, do którego dodamy system kości, tak aby zrobić prostego bardzo ludzika. A więc szybko dodaję sobie pierwszą kość, ona sobie stoi tutaj, więc mogę ją w trybie edycji od razu złapać, przesunąć do góry. Włączę także do tej kości X-raya, aby ją było widać. I teraz ta kość to jest kręgosłup, a więc wyciągnę go aż dotąd. I teraz z tej kości ekstrudem wyciągnę jedną rękę, drugą rękę. Tutaj mogę zrobić także głowę. To jest naprawdę bardzo prosty ludzik, aż po prostu żal patrzeć. Można powiedzieć, że grafik płakał jak projektował. Ale tak czy inaczej, zostawmy to w ten sposób. Chodzi tylko o taki poglądowy materiał. Więc teraz tak, mam system kości. System kości, który tutaj jest zrobiony tak, że ręce i głowa jest połączona do kręgosłupa, ale nogi nie są. Ok? Ponazywajmy sobie te elementy szybko dla porządku, to znowu chwilkę zajmie, więc to będzie, powiedzmy sobie, element taki jak kość pierwsza, niech to będzie głowa. Ok, tutaj będziemy mieli ręka. Ręka lewa. To niech będzie ręka prawa. Oczywiście takie nazwy kości są zupełnie bez sensu, ale mogą być. Blenderowi to w żaden sposób nie przeszkadza. To będzie kręgosłup. I tutaj będzie noga lewa. Zauważcie, że ja oddzielam nazwy tutaj za pomocą kropki. Mogę dać również myślnik, mogę wpisać co chcę tak naprawdę. Ta kropka nam się później może przydawać, ale to jest tylko taka na razie zajawka. To będzie noga P.
prawa. Nie chodzi mi tutaj o jakieś odbijanie lewej, prawej strony czy czegoś takiego. Mamy teraz ponazywane kości, a więc wychodzę z trybu edycji, klikam w tego mojego mesza, klikam z shiftem, prawym klawiszem w system kości i robię parent with automatic weights. Bam, zaparentowane. Jeżeli teraz się przełączę do mojego systemu kości i ustawię go w tryb pozy, to od razu mogę deformować tego mesza. On już teraz od razu elegancko działa. Już jest jakiś taki bardzo prosty, bardzo smutny ludzik, z którym coś tam można zrobić. Ok? Jest tylko jeden problem. Jeżeli spróbuję przesunąć tego ludzika za kręgosłup, na przykład za pomocą G, to jego nogi zostaną, on się tutaj rozerwie. A w ten sposób można mu zrobić coś, co po prostu jak się patrzy, to boli. Tak czy inaczej, jeżeli chciałem, żeby te nogi były połączone, to w trybie edycji muszę je zaparentować do kręgosłupa. Więc zaznaczam na początku lewą nogę, później kręgosłup Ctrl-P i teraz wybieram opcję Keep Offset. Ponieważ jeśli tego nie zrobię, to wybiorę tą drugą, Connected, to mi się noga podłączy do szyi. Nikt nie ma nóg wyrastających z szyi, chyba że mówimy o jakichś dziwnych owadach albo stworach z kosmosu. Więc wybiorę sobie po prostu Ctrl-P i Keep Offset. I dzięki temu, że zaparentuję teraz te nogi do kręgosłupa, to w trybie pozy przesuwanie kręgosłupa przesuwa mi całego ludzika. W tym momencie mówimy, że kręgosłup to jest taki root bone, czyli taka kość macierzysta, dla której cała ta struktura będzie za nią podążać. Zwykle taką kość robi się w innym miejscu, nie w kręgosłupie, ale tak naprawdę to jest tak prosty model, że wystarczy. Teraz zobaczmy, jak w tym meszu wyglądają nasze grupy. Proszę zobaczyć, powstały wszystkie grupy elegancko i one tutaj są ponazywane dokładnie tak, jak ponazywane są kości. Dlatego warto nazywać kości odpowiednio od razu, zanim przeparentujemy mesh do systemu takiego jak Armature, po prostu po to, aby mieć później czytelność. Widzę, że to jest na przykład dla głowy waga, ok? Grupa wag dla głowy, to jest dla kręgosłupa i tak dalej. Jeżeli teraz wcisnę Ctrl Tab, to się mogę przełączyć do widoku, w którym mam elegancko pokazane, jakie są te wagi. Przy okazji system kości jeszcze na moment kliknę i włączę mu reprezentację typu stick, będzie lepiej widać, jak to wygląda. I ciach, proszę zobaczyć, jak to elegancko wygląda. Mam tutaj wagi podefiniowane w różny fajny sposób, czasami nawet aż za dobrze. Okay? Jeżeli się przybliżę do tego ludzika i kliknę na przykład w rękę, to widzę, że ta ręka, która powinna być modyfikowana przez kość, również jest jakby rozciągnięta w swoim obszarze oddziaływania na fragment głowy i fragment tutaj czegoś, co można nazwać klatką piersiową. To dlatego, że ta kość sięga aż dotąd. Jej zasięg tutaj objął również te wierzchołki. One oczywiście są tutaj przyciągane znacznie słabiej przez tą kość niż na przykład tu na końcu. Ale to powoduje, że jeżeli będę taki obiekt wyginał, to on się będzie również deformował w tych miejscach, które są poza ręką. Tak samo jest z głową. Głowa deformuje w jakiś sposób ramiona tutaj. Widzimy, jak się te ramię porusza do góry. I tak samo jest również z innymi elementami. Podniesienie ręki rozciąga tutaj troszeczkę klatkę piersiową. No jest taki po prostu efekt. I trzeba być świadomym tego, że takie automatyczne parentowanie z tymi wagami, które się same dodają, czasami jest po prostu niewystarczające. Czasami trzeba to jeszcze dodatkowo wziąć i poprawić. Okay? Tutaj na przykład widzę, że w jakiś sposób zmienia się ten elemencik tu w tym miejscu, jak ruszam tą nogą. Więc to nie jest takie super hiper, jakby się wydawało i nawet dla prostych siatek trzeba później wprowadzać korekty. Do tego jeszcze powrócimy. Ja chciałem tylko pokazać, jak to fajnie wygląda, jak można to szybko zrobić. No a całą tą mechanikę związaną z edycją tych grup już znamy. Przykładowo, gdybyśmy chcieli, żeby ta głowa nie modyfikowała mi w żaden sposób ramion, czyli żeby tu, w tym miejscu, wszędzie było usunięte wpływanie tej kości, to musiałem po zaznaczeniu takiej kości, mam oczywiście od razu zaznaczoną tutaj automatycznie grupę, proszę zobaczyć, zaznaczam kość, a grupa mi się zmienia. To jeżeli zaznaczę taką kość, wybiorę od razu tą grupę, głowa, wchodzę do trybu edycji i teraz mogę zaznaczyć tylko wierzchołki, które chcę mieć w tej grupie. Okay? Te wierzchołki przypisuję z wagą 1, a wszystkie pozostałe, które teraz zaznaczę, mogę z tej grupy usunąć poprzez remove. Ich tam i tak nie było, ale jeżeli to zrobię, to mam pewność, że w tej grupie głowa pozostały tylko te wierzchołki, które są tutaj. I teraz widzę, że w trybie normalnie malowania wag, do którego wchodzę tabem z trybu edycji, wszystkie wagi są czerwone. Teraz deformacja następuje w ten sposób. Ramiona pozostają bez w ogóle najmniejszego drgnięcia. Czy to jest sensowne, to jest inne pytanie, ale w ten sposób możemy edytować te wagi, które tutaj mamy. Tak samo dla tej ręki mogę zdefiniować, że tylko te wagi, które są tutaj, będą miały zasięg 1, a cała reszta, na przykład te wierzchołki, które są tutaj, będą usunięte przez remove, albo mogę dać im wagę 0. Na to samo wychodzi. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. Tutaj jest taka sytuacja, tutaj taka sytuacja.
Jeżeli nie chcę, żeby część wierzchołków była w takiej grupie, ale nie chcę ich usuwać, to mogę im nadać wagę 0. Na przykład tutaj, teraz jestem w grupie odpowiedzialnej za tą rękę i te wierzchołki mogę przypisać z wagą 0 do tej grupy. Ciach. Wtedy widzę, że one są ciemno-niebieskie i kość tych wierzchołków nie będzie w ogóle ciągnąć. Rozumiemy? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to oczywiście możecie zadać dodatkowe pytania w komentarzach pod tutorialem. No i przypuszczam, że do tego będzie trzeba jeszcze wrócić. To jest dosyć złożone zagadnienie, a znalezienie takiego optymalnego rozkładu tych wag tutaj to nie jest wcale prosta sprawa. Dla skomplikowanych modeli to jest jakiś element sztuki. Tego typu akcje jak łączenie systemu kości z jakimś meshem nazywa się skinowaniem, skinningiem. Dlatego ten modyfikator, który pozwolił mi dodać do zwykłych takich cieniusieńkich krawędzi ciało, nazywa się skin. To jest obrastanie skórą, tak jakby. Teraz mój szkielet, który tutaj mam, obrósł, że tak powiem, ciałem. Dlatego go można powiedzieć, że oskinowałem. Oskurowałem, po polsku to tłumacząc. Skinning to jest jedna z umiejętności związanych z tworzeniem postaci do animacji. Jest to dosyć cenna umiejętność. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się.